Cześć moi drodzy, jestem Atreł, witam was w kolejnym odcinku Zrasta. No i cóż, kontynuuję nasze przygody. Ja wam powiem, że się tutaj w międzyczasie tam... Dzisiaj mamy co? Dzisiaj mamy poniedziałek. Tak, 30 kwietnia, ja mam wolne majowe. Kurde, także mogę sobie pograć. W międzyczasie chodzę, w weekend wchodziłem, wiecie, posprawdzać, pozabezpieczać sobie, ile mi zostało tutaj tego rzeczy. No właśnie, zostało mi jeszcze 22 dni. No i ja się budzę, ja tu mam dziurę w suficie, bo sufit jest, kurde, wiecie, tymczasowy. I mnie tutaj o, ja mam przy sobie, mnie tutaj, powiem wam, patrzcie na to. Nie to. Panie Atreju, niniejszym chciałem poinformować, że możesz podzielić stos przedmiotów klikając na daną rzecz i masz na górze taki pasek, tym paskiem przesuwasz i przeciągasz z boku ilość drewna, pozdrawiam agent KGB. Jest coś jeszcze, V. To V, nie wiem o co chodzi. PS, spokojnie ci zabrałem. PS, fajna chatka, puchatka. Także już mnie ruscy nawiedzali. Panie agencie KGB, jeśli pan to ogląda, ja bym bardzo prosił, żeby pan nie wchodził przez dach. Ja tu zrobię kiedyś skrzynkę pocztową. Ja bym prosił, żeby wszyscy agenci tych zagranicznych krajów, bardzo proszę o wstrzymanie. Ja wiem, że się dzieli, ja już ogarnąłem. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, moi drodzy. Także już chyba trochę ogarniam, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak nie, to na mnie krzyczcie. Niemniej, jak mówiłem, agenci KGB do nas wchodzą przez dach. Nie wiem, czy to tak oni... nie wiem, czy oni tak trenują, czy co. W każdym bądź razie... co mam tutaj, to nie wiem gdzie. W każdym bądź razie... pyk, pyk. Nazbierałem sobie trochę rzeczy, powiem wam. Chodziłem, jak już sobie tutaj wrzucałem, nie? Jak mnie nienawidził pan agent KGB, to sobie tam powrzucałem parę rzeczy. Pozbierałem, pociąłem sobie parę drzewek, pozbierałem kamyczki. Odpalamy sobie, no może nie tak. Może tak włączmy. Jak widzisz, już mi się trochę kończą rzeczy. A dzisiaj już wiem, że też, że nie można po mapie rysować. W kopalni jest... skrzynka, a ja tam nie wejdę, bo mnie radiacja zabije, bo ja muszę sobie ogarnąć ten, radiacyjny ten. Tam jest sklepik, to jest kolejny sklepik. Kamieniołom, złomowisko, stacja benzynowa Oksum. Ja bym poszedł, ja dziś chciałem iść do supermarketu, bo jeść. Wiecie jak jest. Do supermarketu, bo jeść, chyba że skoczymy sobie najpierw na satelity, na północ. Możemy i potem przez lotnisko... I tutaj tak się zarzucimy tu i wrócimy sobie ten. O! Bo ja muszę jedzenie. Ja muszę jedzenie. Ja mam ze sobą tak. Mam wodę, mam to, mam to, mam to, mam łuk. Tak, damy, tak, damy, tak, damy. To zostawię. Bo popsute. Także jest. To się pali. Wszystko stoi. A południa jeszcze nie ma. Jest przed południem. Gdzie jest północ? Północ jest za tą górą. Dobra, idziemy za górę. Idziemy za górę. Tam mi się dalej kręcą te ciule, kurde. Ja nie wiem, oni będą do mnie strzelać. Jak przechodziłem tam przez tą drogę, to nie strzelali, nic nie robili mi. Ale możecie mi napisać, czy oni coś... Czy strzelają, jak mam coś w ręce. Nie wiem, co mogę mieć w ręce. Może, nie wiem, coś, co jest bronią. Właśnie taki tasak. Czy jak będę miał na przykład siekierkę, to też mnie będą atakować. Albo łuk, coś takiego, bo nie wiem. Ja się trochę cykam, żeby tam podejść, wiecie jak jest. Także cóż, będziemy sobie szli, będę sobie zbierał co popadnie. Przejdziemy sobie na te satelity, zobaczymy czy mnie radiacja nie zabije. Zobaczymy czy wcześniej nie zamarzę na śmierć. Zjem od razu grzyby. Lazuj tam, hopie. Hopie, lazuj. Jak już jestem, grzechem nie ściąć. No tak szybko. Jest tu kolta, mam 0 stopni, no dobra. To powinno być tak, że jak ciupię, to wiecie, to rozgrzewam jakoś, coś. Być może to byłoby zbyt mocno zaimplementowane, nie wiem. Znaczy mogę sobie po prostu iść drogą, ale nie wiem. Myślałem, że jak będę łaził przez górę, to będzie szybciej, co? Ech. W każdym razie, bym prosił wszystkich panów z KGB, FSB, Biuro Ochrony Rządu, czy innych dziwnych rzeczy, o jest, przestali mi wchodzić dachem,
Bo się dziury robią i pada mi. Trochę są, Jezu, następni smutni panowie tam w niebieskim. Oni muszą po całej drodze tutaj chodzić, tak mi się wydaje. Krywce pewnie. Teraz próbuję się jakoś tak przejść, żeby ich nie strigę. O Jezu. O, kamień. Kamień mi się przyda, bo nie ma nigdzie kamienia w sumie. Czy on do mnie idzie? Ej, ja się boję. Idź stąd. Jak mi zacznie do mnie strzelać, ale będę krzyczał ze strachu. Dobra, i długa normalnie. Ja mam te skrzynki pozbierać, ale nie wiem, czy ja tam mogę wejść między nich i te skrzynki zbierać. To mi możecie napisać to akurat, bo nie wiem. Tak jak będę sobie we wtorek rano nagrywał, to już będę wiedział. Bo mnie ciekawi, czy mogę tak sobie między nich wejść i sobie ciupać skrzynki. Jeśli mogę, to czym mogę ciupać skrzynki, żeby mnie strzelili? Patrz. Dobra, pytanie za 100, czy ja tu wejdę? Te ciule też tu chodzą. O, skrzynki, o, jedzenie, bo nie mam jedzenia. Nie przyjdą. To też grzmotnęło, jest radioaktywne. No teoretycznie nie. Bardzo wyżej. Ja muszę radioaktywny strój ogarnąć. Także muszę mi napisać, jak najlepiej ogarnąć ten strój. Czy go się bada ze złomu, czy lepsze szanse, żeby je wygrzebać z beczków. A widzę, dupy nie urywa. Niemniej chodź na drugi. O, jest skrzynka z jedzeniem. Teraz mi ktoś powie, jak to... Tak, przelać? O, przelewa się, dobra. Dzięki, bo mi też napisaliście, że mogę sobie przelewać wodę, ale to nawet nie wiedziałem. Bajery! O, chodźmy, no. Ile tutaj wejdzie tej wody? No, widzę, sporo wchodzi. Chodźmy pod skrzyneczkę. A, skitrana, kurde, patrzcie. I trali mnie tu w krzokach. Muszę też sobie znaleźć tą mielarkę, żeby te badziewie przemielić na złom czy coś innego. Także muszę sobie jakąś mielarkę w okolicy odnaleźć. Żeby te wszystkie kurde jakieś te dziwne rzeczy przemielić. Tam mamy jakąś tą stację przesyłową, dobra. Miniemy sobie lotnisko bokiem. Ja też tam nie będę wchodził, bo mnie zabije radiacja. Ale widzę, jak tak dobrze idzie, to ja chyba nie będę musiał do superrokietu chodzić, powiem wam. Tyle puszków z żarciem. Tam kolejna, patrz. I tam była kolejna. Kurde, ile jedzenia tu jest. Ile to jest jedzenia i blisko! Dobra, 1300. No bez jaj! O Jezus, się będzie... Właś tu paruwo.
Tarcza strzelecka. Okej. Okay. Idziemy coś. Fajnie. Dobra, rzućmy sobie okiem na stację przesyłową, bo nikogo nie ma. Dawaj to. Dobra, zbijemy sobie czuchy. A, plandeka może bym się. Ja bym sobie zjem jabłko. Dobra. Na górze coś jest? Dobra, chodźmy po jedzonko, bo ja muszę jedzonko wyłapać. A rudę metalu też muszę wyłapać. Dobra, kontenera z kolejny. Jest coś. Drobinka. Wszystko się może kiedyś przydać na coś, pamiętajcie. Coś tu jeszcze. Ale tu była gdzieś skrytka z jedzeniem. Jest skrzyneczka. Ile tu się może zmieścić? Ile tu się może zmieścić wody? Jestem ciekaw bardzo. Czy to jest rzut? I panie, pa. Panie, pas zrzut. Jak mordę, to był chyba zrzut, jak mordę strzelił. Aha! Panty! Co my tu mamy? O nie. Panie. 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 Trzeba z pułapku. Ale żadnej broni takiej, wiecie. Dobra, ja bym sobie tylko wziął nie palisadę. Wywal. Jak ci go ze świeczką. To wywal, to wywal, to wywal. Dawaj. Wywal jedno, myśl trzy. A zapomniałem, one się nie stakują, nieważne. I amunicja, wciul amunicji. Ja nie byłem na to przygotowany. Dobra, to mogę wywalić, albo wiecie, niech tu leży, to mi dzieło amunicję. Za co? Dobra, mamy też puszki po fasoli, granat, niekoniecznie. Żebym lornetkę wziął. Lunetkę. Dotarkę do broni, przepraszam. Ale jeśli tu jest led, ja po prostu sobie nawrócę tutaj. Tak, to jest kamień, da sobie go stłukę. Bajery, kurde, to mało ludzi gra. Znaczy, mało, wiecie, no, duża mapa, to nie każdy dobleci. Także możemy prowadzić drogą, może mnie nie zjadą. Kamień, dobra. Kamień potrzebny. I ewentualnie to je obrócimy na drugi raz, mam nadzieję, że to nie zniknie.
Dobra, może tylko uważaj tych łachmytów, bo ja się naprawdę boję. Jak mi zaczną strzelać, to jest taki myk, że nie ma się czym bronić. Bo nie ma się czym bronić, bo nie mam broni. Ciekawe, że w rzucie właśnie nie było nic takiego. Bo jakaś broń strzelająca by mi się przydała. Z kamieniami dropie. Dupę nie drabiną. To mi naprawdę przeraża. No 12 tysięcy kamieni, to jest nawet okej. Okay. Kolejny? Kurde blade. Dobra, tu widzę, po tej mojej stronie nie ma nic, także gites. Także mogę chyba sobie bezpiecznie przejść drogą. Potem ewentualnie tam mówię, nawrócimy za chwilkę. No i ładnie. Pułapka ze strzelbą, nie wiem, zamontuję gdzieś. Czy pułapka ze strzelbą działa też na mnie? To jest pytanie kluczowe. To jest pytanie kluczowe, czy pułapka ze strzelbą zadziała też na mnie, jakby na przykład w las sobie nie przez przypadek oczywiście, w pułapkę, o. To mnie też pierdzielnie, bo to jest kluczowe pytanie, powiem wam. Bo nie pamiętam, żebym je kiedyś zakładał, te pułapki, jak już to było dawno temu, jeszcze na wersji takiej, wiecie. Przed oficjalną, pełną wersją, jedynką, tak? Czy jakieś te alfabety. Dobra. Ale przejdźmy sobie tędy, zrzućmy tą mojej chatki, która jest tam pięknie widać. Wróćmy na szybkości tam, pozbierajmy resztę. Bo tu mi się kręci od cholery, tak? Bo ja bym chciał to pozbierać, tylko... Także napiszcie mi, czy oni będą do mnie strzelać, jak będę bił puszki? Jeśli tak, to na przykład ile mają życia? Czy sobie poradzę? W walce wręcz na pewno, bo mają broń pewnie mają palną. Mogę coś? Weapons. Mam kuszek, gwoździarkę i ten głupi pistolet. Mnie nie ustawia w ogóle. Dobra, dobra, dobra. Wodę sobie zostawię. Tu mam jedzonko, proszę bardzo. Dobyczne jedzonko. Leki. Tyle jedzenia, żaru, wszystko po drodze już, co? Butne. Mogę zostawić tak. To. Miny. To sobie założę. A broń też. A nie, jeszcze mam puszeczkę tutaj, patrzcie. Dobra. Tutaj mam te. Achtung minę. Nie tu. Niech będzie. A to mam takie do mielenia. Idziemy po drugą turę. Jak to się pali? Tu widzę, mam... dobrze, a tutaj? Dobra, mogę dorzucić. Osiemset, niech się pali.
Dobra, chodźmy po drugi ten, drugą turę tego. Czemu taka muzyka się włączyła? Halo? Nic mnie goni. Kurde lebele. Nacisnąłbym escape, żeby to sobie włączyć, ale mam włączoną stronę ze serwerem. A serwer jest prywatny, to ja wolę, wiecie, no znaczy wiecie, ten nawalkizowy, co tam se siedzi gra. Chłopaki grają i rocket lata helikopterem. O, kamyk. Wezmę, kamyków mam mało. To zawsze chętnie je zabiorę. Dawaj. Ciekawe, zobaczymy, czy mi to zniknie po tak małym, po krótkim okresie czasu, bo z 5 minut. Nie wiem, jaki jest cooldown na znikanie przedmiotów. Ciarka może niekoniecznie. Dobra. To już mogę zejść. O, kamyk, nie umarłem. Czemu taka muzyka? Nic mi nie goni przecież. Dobra, chodźmy po ten zrzut. My zbieramy to do końca. Się przyda. Kiedyś. Może. Mielarki chyba się nie da zrobić, co? Chyba się nie da zrobić. Nigdy nie widziałem żadnego schematu na mielarkę. Chyba, że się da, też możecie napisać. Leży, dobra. Blu. Dawaj, wszystko dawaj. Dawaj resztę. A nie, dobra, prawym się da. Dobra, prawym się da i to wszystko przychodzi, dobra. O, jeszcze tam możemy skoczyć. Tam jakieś czerwone, co tam jest? Kanały ciekowe, dobra. A, i butle z gazem, bez gazu. Dobra, mam coś nie. Także wykorzystajmy tą okazję, zbadajmy sobie do końca te talerze. Jest to pod spodem. Pod tym nie. Peczucha, dobra. Ale czekam na jakiś plan ciekawy na coś. Nie wiem, strój radiacyjny. Szynka z jedzeniem, może być. Na łapie tego żarcia. Dobra, coś tutaj ciekawego jeszcze. No nie bardzo, dobra, możemy wrócić chyba. Nie mogę podnieść, dobra. Także możemy wrócić, się też rzucić. No to i fajnych fantów jest. Tablice są, znaki fajnie. Amunicja do broni, której nie mogę używać na razie. Ale fajnie. Czy
czy oni mogą wyjść na miny? To mnie też ciekawi. Czy ja mogę sobie podejść, postawić pułapkę, spierdzić i patrzeć jak wybucha? To być śmieszne. Musiałbym obczaić trasę tych gości. Poczekać, aż się odejdą, podłożyć i zobaczymy, czy... To może być ciekawe. Tu biega chyba jeden tylko, co? Ma jeden. Jeśli by odszedł kawałek, to ja bym mógł podłożyć gdzieś pułapkę i zobaczyć, czy wybucha. To w kolejnym odcinku. O! Tu nie ma nikogo. Nie. Temat. Znam schemat. Może być. Po co mi ten znak? Paliwko sobie wezmę. Dobra, klepię sobie dalej na bosaka. Klep, 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 klep. Tam już widzę też ktoś se tam o domek, chatkę buduje. Znaczy, przynajmniej są po prostu bazy wypadowe, wiecie. To jest metal. Mogę tym ciąć metal? Nie wydobyć? Nie. Albo z Diganem? Też nie. No nic. Kiedy indziej. Także dajcie znać, co z tymi panami w niebieskim. Czy ja mogę te beczuszki wydobywać? Czy nie mogę sam? Czy są to jakieś może schematy na te mielarki, żeby je sobie postawić w domu? Chociaż to był trochę OP, mi się wydaje. Ale może się mylę. Często się mylę. Jak mi tu pan oficer KGB sprostował notatką, las przez dach. Także trochę mamy trochę jedzenia, trochę mi starczy. Mamy surowców, mamy dużo fantów z rzutu. Także możemy chyba próbować budować sobie pięterko w kolejnym odcinku. Pięterko pod dasze. No, tak mi się wydaje, że będzie dobrze. To będzie domek. To nie będzie żadna baza, będzie zwykły domek. Taki bez szaleństw. Dobra, jedzonko możemy się zrzucić. Jedzonko mam jakieś. Zżarłem, oczywiście zżarłem. Idź po jedzenie i zjecie w międzyczasie. Nie, definicji nie mam, to nieważne. Mogę połączyć ich teraz. Dobra. Niech się pali dalej. Zrzućmy się. Mam czapeczkę, dorzucę sobie spodnie, dorzucę sobie... coś. Bluza miałem, ale chyba znikła. Ten badziew. Już się nie stakuje, to jest głupie. Coś tu jeszcze? To mogę zrzucić, granat. I tasak. Dobrze. Tutaj jedzenie i od zwierzęce, tak nazwę to, nie mam nic. Tutaj mam na przemiał. Części różne, różniste. Tutaj mam surowce, dobra. Sporo kamienia, dobrze, i złom. A tutaj chciałem rzucić sobie amunicję, ale jest już pełno, to już co do jedzenia. Na chwilę obecną. No i górze może magazyn będzie tutaj taki, wiecie, magazyn, wiecie, sobie coś przepalić ewentualnie, czy coś tam. Dobra, drzwi zamknięte, okna otwarte, ale może być. Także cóż, moi drodzy, to wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek podobał, także widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, cześć i pa!